Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM. Na naszym radiowym zegarze minęła godzina 11:30. Kamil Bachosz, witam i zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Witosław Gibasiewicz, zastępca burmistrza Jarocina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie burmistrzu, my porozmawiamy sobie o tematach różnych, a zacznijmy od ekofestynu, który w ubiegłą sobotę był na rynku, ale to nie koniec tych atrakcji, bo następne już w najbliższą sobotę. Zgadza się. Miło nam zaprezentować w tym roku cały cykl obchodów związanych z 15-leciem spółki ZGO. Jednym z ważnych elementów tych obchodów był coroczny festyn ekologiczny, który tym razem przypadał na dzień 22 września, a był to termin nieprzypadkowy, bo gościliśmy tym razem na festynie założycielkę akcji Sprzątania Świata. Akcja ta ruszała w Polsce 25 lat temu, corocznie się odbywa i rzeczywiście fundacja Nasza Ziemia odpowiedzialna za tą akcję była obecna na naszym festynie, ku naszej oczywiście radości i radości mieszkańców, którzy mogli otrzymać za przynoszone plastikowe butelki albo koszulki, albo, bo też taką bardzo ciekawą akcję zorganizowało nadleśnictwo, sadzonki drzew. Tegoroczny festyn należał do bardzo udanych, dopisała frekwencja młodzież. Mieliśmy podsumowanie wielu naszych akcji i działań. Jedną z nich było, jakby powiedzieć, organizowane jeszcze wiosną zeszłego roku zbieranie odpadów w szkołach jarocińskich. W wyniku prowadzonej akcji Fundacja Nasza Ziemia przy współpracy z Fundacją Coca-Cola przygotowała dla blisko 40 placówek z terenu gminy Jarocin kosze żółte w kształcie puszek, które są dedykowane do selektywnego zbierania puszek aluminiowych i butelek plastikowych, które zostaną jakby ustawione we wszystkich jarocińskich szkołach. Była także podsumowanie akcji Sprzątania Świata, bardzo udana w tym roku. Rozdaliśmy ponad 3000 worków. Praktycznie wszystkie placówki oświatowe uczestniczyły w tej akcji. Szacujemy, że uczestniczyło w niej około 5 do 6 tysięcy dzieci. Pierwszy raz w tym roku ta akcja sprzątania miała na celu wydanie także worków do zbiórki selektywnej. Chcemy nawet przy akcji Sprzątania Świata promować zbiórkę selektywną. Na festynie oczywiście było cały szereg różnych atrakcji, ale tak jak było powiedziane, te atrakcje nie skończyły się w ostatnią sobotę. W najbliższą sobotę o godzinie 19:00 zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, ale także i gmin sąsiednich na koncert zespołu IRA, który wystąpił na rynku jarocińskim. Chcemy tym takim już bardziej rockowym akcentem podkreślić, że siedziba spółki jest w mieście Jarocin, a wiadomo, że Jarocin słynie z muzyki rockowej. Jesteście zadowoleni z tej frekwencji, z tego, że ci mieszkańcy chętnie do Was przyszli na ten rynek i chcieli się z Wami świętować to 15-lecie zakładu? Tak, bardzo się cieszymy także nie tylko z dużej ilości uczestników, ale przede wszystkim, że było bardzo dużo młodzieży. Tu bardzo duże podziękowania należą się przede wszystkim szkołom i osobom w szkołach odpowiedzialnych za zmobilizowanie uczniów do tego, żeby przyszli na festyn w przebraniach wykorzystujących różnego rodzaju odpady do wytworzenia właśnie tych strojów. Bardzo cieszyliśmy się z konkursu na hasło reklamowe dla ZGO. Zresztą postaraliśmy się o ciekawe nagrody dla trzech szkół, które wygrały zdaniem komisji konkursowej, prezentując najciekawsze hasła dotyczące 15-lecia spółki ZGO. Nas bardzo cieszy nas ten udział. No i już możemy zapowiedzieć, że na pewno w przyszłym roku powtórzymy tego typu festyn. Panie burmistrzu, zmieńmy temat i przejdźmy do tematów drogowych. Jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o włączenie łącznika, który jest teraz budowany, do obwodnicy Jarocina? W tym miejscu chciałem przede wszystkim sprostować takie głosy, które się pojawiły na terenie naszego miasta, że będą problemy ze włączeniem budowanego łącznika do centrum miasta z wybudowanym węzłem drogi ekspresowej. Te osoby, które przemieszczają się samochodami
przejeżdżają przez węzeł Jarocin, już mogą zauważyć, że są zaawansowane prace budowlane nad włączeniem odcinka drogowego i myślę, że już z węzła Jarocin nowo wybudowaną łącznicą będziemy mogli dojechać w okolice ulicy Glinki, Leszczyce i Batorego. Dalszy przejazd do budowanego ronda przy ulicy Wojska Polskiego Śródmiejskiej jest uzależniony od zakończenia prac nad samym rondzie. Tu mamy deklarację firmy wykonawczej, że mimo terminów, które sięgają początku przyszłego roku, postarają się, ażeby to rondo zostało ukończone jeszcze do końca tego roku. Tak więc po już otwartym we wrześniu odcinku łącznika ulicy Wrocławskiej i Bema, myślę, że będziemy za chwilę mogli otwierać kolejne odcinki najważniejszej trasy łączącej drogę krajową, ekspresówkę z centrum Jarocina. No właśnie, otwarliście ten pierwszy etap i już widać, bo kierowcy korzystają chętnie, ja także jechałem tym nowym łącznikiem, że został odkorkowany ruch na ulicy Wrocławskiej, bo nie ma już takich kolejek na przykład na skrzyżowaniu w okolicy byłego zakładu Jarkon. Zgadza się, no staramy się, żeby coraz więcej tych nowych połączeń usprawniało ruch, rozprowadzało ten ruch równomiernie po wszystkich ulicach. No troszeczkę żałujemy, że nie mamy wsparcia także ze strony innych samorządów. Te samorządy, które same nie są w stanie inwestować, no chcielibyśmy, ażeby nie utrudniały potrzebnych inwestycji, które zamierza realizować samorząd Jarocina. No i ku naszemu zdziwieniu widzimy, że są postawy, które powodują, że na przykład samorząd powiatowy sam nie chce inwestować w drogi w centrum Jarocina, natomiast na próby przejęcia tego zadania przez samorząd gminny, samorząd gminy Jarocin, no mamy odmowy. Tu chodzi generalnie o ulicę Niepodległości, którą w tej chwili cały czas odbywa się ruch ciężarowy. Mimo wybudowania obwodnicy, cały czas widzimy, że jeszcze do centrum Jarocina wjeżdżają ciężarówki, szczególnie przemieszczające się z kierunku od Leszna w kierunku Konina, Warszawy. No, naszym celem jest wyeliminowanie ruchu ciężarowego z centrum miasta, no i usprawnienie przejazdu przez skrzyżowania, tak ażeby docelowo w miejsce świateł na skrzyżowaniach powstały małe ronda, które usprawniają ten ruch. W styczniu tego roku wysłaliśmy pierwsze pismo o możliwości przejęcia przez gminę Jarocin Alei Niepodległości. Pisma w tym zakresie ponawialiśmy w kwietniu, w sierpniu i teraz we wrześniu. No i ku naszemu zdziwieniu dostaliśmy w tej chwili odpowiedź, że przez te blisko 9 miesięcy powiat nie jest w stanie nam przekazać ulicy Aleja Niepodległości, bo nie uzyskał stosownych opinii, które są wymagane, ażeby takie przekazanie mogło nastąpić. To nieprzekazanie drogi też dotyczy ulicy Siedlemińskiej, o której też często mówiliśmy, że jest to droga powiatowa, która nie ma chodnika. Po wybudowaniu nowego osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus, dzieci w tej chwili chodzą do szkoły jezdnią, bo nie ma przy drodze powiatowej chodnika. Pytaliśmy, czy powiat wybuduje ten chodnik. Nie mają tego w planach. No więc jeżeli nie chcą inwestować, gmina wyraziła gotowość przejęcia tej drogi. Pismo w tym zakresie skierowaliśmy w kwietniu, ale oglądając program najbliższej sesji powiatu, nie widzimy takiego projektu uchwały o przekazaniu tej drogi. No nie wiem, co mamy mówić rodzicom, dzieciom, no bo de facto to powiat powinien wybudować chodnik, nie chce tego robić, a uniemożliwia wybudowanie tego chodnika przez gminę, no bo nie chce przekazać drogi samorządowi gminnemu. Nie rozumiemy tej postawy, bo samorząd z kolei wojewódzki, mimo że, jakby powiedzieć, ulica Świętego Ducha od wielu lat należała od węzła Jarocin do ulicy Wojska Polskiego, należała jako droga wojewódzka do samorządu wojewódzkiego. Z tymi nakładami na tą drogę też bywało różnie, no ale cieszy nas, że na ostatniej sesji samorząd wojewódzki przychylił się do prośby burmistrza Jarocina i przekazuje ten odcinek drogi od 1 stycznia 2019 roku. W tym celu zwołamy nadzwyczajną sesję na najbliższy piątek, ażeby skutecznie
skutecznie móc przejąć tą drogę, tak ażeby kolejny odcinek drogi w centrum Jarocina należał do gminy i żeby to gmina mogła organizować i być odpowiedzialna za organizację ruchu na tym odcinku w centrum miasta. Wróćmy do tej Alei Niepodległości. Czy jeśli przejmiecie tą drogę, to wprowadzicie zakaz tranzytowy tutaj na tym odcinku? Znaczy przede wszystkim uważamy, że w samym centrum Jarocina ruch ciężarówek, poza oczywiście dojazdem do firm, które się tutaj znajdują, ruchu tranzytowego nie powinno być. Do tego buduje droga krajowa, drogę ekspresową, budowane są łączniki, są dalsze plany modernizacji tych łączników, ażeby nimi odbywał się cały ruch. Centrum Jarocina powinna być wolna od ruchu samochodów ciężarowych. Kilka dni temu miałem możliwość w godzinach wieczornych przyglądania się, jak wygląda obciążenie ruchem skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego Poznańskiej z Aleją Niepodległości. I powiem szczerze, co chwilę rzeczywiście nadjeżdżała ciężarówka. Stanowi to olbrzymie niebezpieczeństwo dla naszych mieszkańców i jeżeli byśmy byli właścicielem, zarządcą tej drogi, na pewno zrobilibyśmy wszystko, ażeby tego ruchu ciężarowego tam nie było. Z drugiej strony też zbliża się rewitalizacja centrum Jarocina, dokonywana dzięki środkom unijnym. Tu dużym inwestorem będzie PEWiK. Gmina pozyskała 12 milionów na rewitalizację zieleni. Też byśmy chcieli wykorzystać te środki, które będą w naszej dyspozycji, do przebudowy pasów drogowych. No i tak jak powiedziałem, zastąpienie skrzyżowań rondami, ażeby ten ruch też był uspokojony, bezpieczny, no i tym bardziej niededykowany dla samochodów ciężarowych. To, panie burmistrzu, zakończmy tą informacją nasz dzisiejszy program. Moim państwa gościem był pan Witosław Gibasiewicz, zastępca burmistrza Jarocina. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Kamil Bachocza także dziękuję i zapraszam na kolejne audycje samorządowe Jarocin, które na antenie Radia LK w każdy czwartek o 11.30. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM.